Siemanko, ja jestem Lucek. Czas poakcentować elementy zawieszenia. Chciałbym, aby było widać, jak wiele różnych większych i mniejszych części zawiera ten model. Najpierw sprawdzę sobie, jak farba zachowuje się podczas nakładania na nieużywany fragment plastiku. Wszystko wskazuje na to, że będzie trzeba nałożyć dwie warstwy, by ładnie pokryć. Do akcentowania użyję szarej farby, a później wykorzystam specjalny środek do nadawania czegoś w rodzaju dymu lub brudu na katalizatorze i innych częściach układu wydechowego czy przeniesienia napędu. Wszystkie farby, których używam, kupiłem w sklepie Acton. Link znajdziecie w opisie. Sugerowane przez producenta Tamiya. Farby, które trzeba użyć w tym modelu, mają trochę inne odcienie. Ale ja zawsze lubię robić coś po swojemu. Czasami nawet mi to wychodzi. Zobaczymy, jak będzie teraz. Jest to trochę trudna sprawa obecnie, bo trzeba uważać, by za bardzo nie pomalować miejsc, gdzie już znajduje się inna farba. Ponieważ całe podwozie jest pomalowane na czarno, pierwszą warstwą, to nie muszę się specjalnie przejmować jakimiś niedoskonałościami. Później pomaluję jeszcze całe podwozie już końcową czarną warstwą i zakryję jakieś niedokładnie pomalowane miejsca. Cieszę się, że mam dobry wzrok, bo te wszystkie małe elementy wymagają dużo precyzji podczas malowania. Zajęło mi to trochę czasu, ale i nauczyło, by pomalować sobie mniejsze elementy, zanim się je przyklei. Mam już pomysł na wnętrze samochodu i zająłem się najpierw bliskim kierowcy kokpicie, czyli deską rozdzielczą. Tutaj spróbowałem sposobu, który znam chociażby z malowania pomieszczeń. Użyłem taśmy malarskiej, by zakryć miejsca, których nie chcę pomalować.
Niestety wyszło to brzydko i musiałem usunąć farbę. Do malowania takich drobnych elementów mam precyzyjny pędzelek i chirurgiczny spokój ducha. Na spokojnie zacząłem malować kolejne mniejsze miejsca, które chciałem, aby miały inny kolor. Przyszedł teraz czas na nałożenie końcowej warstwy czarnej farby na wnętrze kokpitu. Jak już wspomniałem, siedzenia będą częściowo pomalowane na czerwono, tak samo jak wewnętrzne części drzwi. Mam nadzieję, że ładnie będzie się to komponować, ale brakuje mi jeszcze jakiegoś koloru w kokpicie. Mam obecnie szary, czarny i czerwony. Napiszcie proszę w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły, jaki kolor można by jeszcze dokupić, by upiększyć środek samochodu. Pozostało mi jeszcze nałożyć drugą warstwę czarną na spód samochodu. Farba szara już zdążyła wyschnąć, więc przy odrobinie precyzji uda mi się fajnie to wszystko pomalować. Wyszło całkiem fajnie. Zostały jeszcze drzwi do pomalowania. Tutaj nałożę dwie warstwy czerwonego koloru. Muszę przyznać, że po wyschnięciu kolor robi się taki trochę wyblakły, a chciałbym, by był bardziej żywy. Mam pomysł, jak to zrobić, ale nie wiem, jaki to będzie miało efekt. To i więcej pokażę Wam w następnym odcinku. Zapraszam!